istnieje bardzo duża grupa um, informatyków, którzy wbrew, wiecie, legendom dotyczącym tego, jak to zajebiście jest być informatykiem, e, są tak naprawdę e, najmitami zajmującymi się mm, zajmującymi się wyrabianiem normy, tak, normy napisanego kodu e, dla <laughs> dużych korporacji. Mówię o tych informatykach, którzy faktycznie postrzegani są jako eksperci, jako specjaliści, jako ludzie, którzy, którzy są, ee, nazwijmy to, w wysokiej klasy, tak? Spójrzcie sobie na, 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 na tych ludzi, na, na to, jak oni funkcjonują i co się z nimi dzieje. I skłumaczcie na przykład to, bo dla mnie to jest, to jest ta w, ważna rzecz, że bardzo duża... Bardzo dużo z tych osób, które nie wpadły we wszystkie pułapki typu B2B. I, i, I wiecie, wielkie bajki o tym, że B2B to jest w ogóle praktycznie kurwa ziemia obiecana, że lepiej być nie może, że ach i och, jak jest cudownie. Tylko ludzie, którzy na, naprawdę pracują na etacie, wykonują pracę jakby na stanowisku powyżej szeregowego. Jest ich w danej firmie nie 500, tylko 10, 15, 20, w że ci ludzie dalej mają tak napierdolone w głowach, że w związku z tym, że oni dostają, są dobrze w porównaniu z większością społeczeństwa wynagradzani, oni dalej wierzą na przykład w to, że istnieje jakieś zobowiązanie, żeby oni jednak byli w niedzielę w pracy. Bo czasem jest, czasem jest sprint, i czasem kurwa trzeba dokończyć ten sprint w niedzielę. Albo czasem trzeba wydać e, po, po, po 10 godzin dziennie przez, e, prze, 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 przez tydzień, żeby rzeczy się kurwa spięły. I z jednej strony możemy powiedzieć, ej, no ale przecież oni zrobią dużo pieniędzy. Ale z drugiej, strony, z drugiej strony, w kontrakcie nie jest napisane, że musisz pracować w sobotę i niedzielę. A pracodawca tego, tego od Ciebie wymaga, nie? I poza tematem w ogóle jest to, czy oni dostają nadgodziny, tak? Poza tematem jest to, czy to jest ich pasja, poza tematem jest to, czy oni jakby czy lub jak bardzo oni wierzą w wagę i wartość swojej pracy. To w ogóle nie jest rozmowa o tym. Kluczowym elementem tutaj jest to, że nawet w tych grupach pracowników, których, których uznajemy za bardzo uprzywilejowanych, istnieje mentalność, która nie pozwala im skumać, że dzieje się z nimi coś nie tak. Ponieważ nasz rynek pracy jest tak chory, że oczekiwania, o których teraz mówię, są uznawane, uznawane za normalne, racjonalne oczekiwania wobec pracowników. One nie są normalne, one nie są racjonalne. I wiecie, i to jest. To jest samo w sobie. Troszkę. To, to, to troszkę, troszkę komediowe. chyba najłatwiej jest mi to powiedzieć. Bo ci ludzie lądują w, w przekonaniu, że e, tak, o, że, 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 że z nimi już jest wszystko w porządku, że, 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 że problemy, o których mówimy, ich nie dotyczą. Dlatego, że wykształciło się w, w, w nich to myślenie. Że jeżeli dostają odpowiednio dużo pieniędzy, to znaczy, że nie są już traktowani niewłaściwie. Ale nie ma kwoty, która uzasadnia wyzysk. Tak? Wyzysk nie w tym e, marksistowskim rozumieniu, nie, nie, nie w rozumieniu e, labor theory of value czyli wyzysk w kontekście stosunku między kapitalistą a a pracownikiem, tylko wyzysk w tym sensie, że, że, że pracownik jest traktowany gorzej. Że jest traktowany jako osoba, która na przykład nie może odmawiać. A to jest duża różnica. To jest bardzo duża rzecz sama w sobie. Bo w momencie, w którym tacy pracownicy nie czują, że im jest wolno odmawiać, oni pozwalają, żeby granice tego, co jest dla nich akceptowane, były stopniowo coraz bardziej przesuwane. I wiecie, ja żygam bajkami o pasji. Bo wiecie, mówiłem o tym na streamie wielokrotnie, mogę bez problemu powiedzieć jeszcze raz. Y jako osoba, która, która spędziła bardzo dużo swojego życia, bardzo dużo swojego doświadczenia w branży gier komputerowych, ja widzę, jak wypalani są pracownicy, którzy, którzy pracują właśnie w takim CD-projekcie. Ludzie, którzy potem potrzebują rocznego urlopu od, 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 od kurwa normalnego funkcjonowania. Dlatego, że oni nie są w stanie e, poskładać po, po się do kupy. A może po prostu, pracując w niewielkiej firmie, zdają sobie, sobie sprawę, że jeśli nie dociągną jakiegoś projektu na czas, to firma, która zapewnia im komfortowe warunki życia, upadnie i tyle będzie z ich wysokiego poziomu życia. To nie jest ich problem. Jeżeli firma podejmuje złe działania, które sprawiają, że oni muszą wykraczać poza swój przydział obowiązków. E, także przydział czasu, to jest to wina kierownictwa. I pracownicy nie są wynagradzani za ponoszenie odpowiedzialności za to, że firma pracuje dobrze lub źle. Tyle się pierdoli o mitycznym ryzyku e, e, pracodawców, ale koniec końców. Nawet jeżeli mamy pracowników, którzy żyją w tym przekonaniu, że jeżeli oni nie będą z, z, tutaj po, po łokcie się urabiać, e, to, to, to firma upadnie. Koniec końców żadna ich decyzja i żadna ilość ich działań nie jest w stanie skompensować jednej złej decyzji osoby nad nimi, która doprowadzi do upadku firmy. Jeden źle podpisany kontrakt, jeden kontrakt za dużo, który sprawi, że firma się po prostu nie wyrobi i będzie musiała płacić kary. Za żadną z tych rzeczy nie jesteśmy w stanie, e, za żadnej z tych rzeczy nie jesteśmy w stanie skompensować jako, jako pracownicy. O, nie ma takiej ilości pracy, która nie mogłaby zostać zaprzepaszczona. I nie ma co się oszukiwać, że my jesteśmy tym jednym, jednym trybikiem, który w magiczny sposób sprawia, że całość firmy będzie działać. Nie jesteście. A jeżeli naprawdę całość firmy upiera się, opiera się tylko i wyłącznie na waszej zajebistości, to mam inne pytanie. Ile za to dodatkowych pieniędzy dostajecie? Za konkretnie to. Ponieważ to brzmi jak coś. Co powinno być kompensowane ekstra. Ponieważ, sorry, jeżeli, jeżeli ktoś mi mówi, że ja albo przepaść, ja albo barbarzyńcy, no to kurwa, jak król powinien być traktowany. A nie jak ktoś, kto powinien się kurwa zarobić na śmierć. na L4? Wiecie, to jest trochę taka sytuacja, jak, 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 jak my mamy w domu, nie? Ja, dla mnie, dla mnie strachem było to, żeby zrobić przerwę w. Um, żeby zrobić przerwę w streamach, no bo wiedziałem, że jakby mimo wszystko każdy stream to potencjalnie donate i potencjalnie suby. Każdy, każdy dzień, tydzień bez streama to suby, których mogę nie dostać, których może mi zabraknąć do tego, żeby, w miesiąc, żeby na koniec miesiąca dostać wypłatę. I to jest jakby. To, to, to jest uzasadnione wyobrażenie, ale rozmawialiśmy też o tym, że ja na przykład przestałem każdą wolną chwilę poświęcać na to, żeby streamować i na przykład nie streamuję w tej chwili w weekendy, ponieważ stwierdziłem, że muszę sobie wyznaczyć granice i muszę mieć momenty, w których ja nie siedzę z wami, tylko dbam o swoje dobro. Natomiast e, z drugiej strony e, Marysieńka jest pracowniczką e, jest, jest pracowniczką etatową i jej nie wyszedł COVID. Ma wszystkie symptomy COVID-a, ale na, 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 wiecie, na tym Kurwa, głupim paseczku nie pojawił się COVID. I teraz powinna brać L4, czy nie? Bo wielu osobom, które którzy, którzy znajdują się w tej sytuacji, tłucze się do głowy, że wolno im wziąć e, wolne, tak? Wolno im, wolno, wolno im wziąć chorobowe, za które przypominam, płaci się mniej. Tylko jeżeli kurwa, świat się skończy, e, wie, wiecie, e, tlen w atmosferze się wypala od wchodzącego kurwa w nią meteorytu i, i, i inne złe rzeczy. Bo jej nie wolno odpocząć, nawet jeżeli jest poważnie chora, ale nie, nie ma napisu COVID. Pierwszego pracownik również może popełnić błąd, znaleźć się w sytuacji, w której coś, co spodziewał się, że skończy w trzy dni, zajmie mu tydzień. To jest problem kierownika, który zarządza produkcją. To nie jest problem pracownika. Jeżeli nie masz poje, jeżeli uważasz, że to, że, pracownikowi, że, że, że przez błąd pracownika praca się przeciąga i, i to jest błąd pracownika, to jest problem pracownika, to przykro mi, ale jesteś w błędzie. Nie masz pojęcia o zarządzaniu, zarządzaniu e, firmami. Czy w ogóle zespołami. E, nie mówię o wielkich korpo, ale skoro mówię o 15-osobowej firmie, to jak najbardziej może się tam zdarzyć sytuacja, w której błąd jednej osoby stawia wszystkich konieczności poświęcenia dodatkowego dnia pracy. Nie. Nie istnieje żaden obowiązek żebyś przepracował jeden, jed, jedną minutę powyżej tej wyznaczonej w Twoim kontrakcie na rzecz Twojego pracodawcy. Nie istnieje żaden obowiązek, a jedną z najgorszych rzeczy, które się dzieją na rynku pracy, jest przekonanie, że Twój bezpośredni zwierzchnik jest Twoim przyjacielem, któremu robisz przysługę w ten sposób. Gdybyście byli takimi przyjaciółmi, zarabialibyście porówno. Nie zarabiacie porówno. On dostaje. On odcina więcej kuponów od Twojej pracy. Chcę coś powiedzieć. Tak. tak. Chcę powiedzieć, bo pracowałam w ośmioosobowej fundacji, że na tym polega zarządzanie projektami, żeby oszacować ryzyko i założyć sobie dodatkowy czas na wypadek wystąpienia ryzyka i jeżeli jest planowanie projektów nierobione na zasadzie bierzemy wszystko co nam dają i potem zobaczymy co będzie, tylko faktycznie się takie coś prowadzi, to sytuacje ryzykowne są przewidziane w ramach prowadzenia projektu. I to jest oczywiste, że jest dodatkowy czas, plus 20% na każde działanie, żeby dało się to zrealizować. Jeżeli się tego nie robi, to jest to błąd zarządzania, czyli jest to błąd po stronie zarządu, bo od tego jest zarząd, żeby zarządzać. To jest, to jest trochę tak, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się pali robota i że się pali dupa cały czas i że się cały czas pracuje na. O parach i, i są cały czas sytuacje ryzykowne, ale to nie jest, to nie jest wynik tego, w jaki sposób y, powinny funkcjonować przedsiębiorstwa czy fundacje czy organizacje, tylko to jest problem tego, w jaki sposób one są zarządzane. Bo zarządzanie zawsze zakłada dwa elementy, których się w Polsce nie robi, czyli jedno to jest szacowanie ryzyka, czyli powiedzenie, OK, mam wydać książkę, jest ryzyko, że autor mi się spóźni z oddaniem tekstu, jest ryzyko, że ktoś się rozchoruje, jest ryzyko, że w drukarni skończy się papier, jest takie śmakie ryzyko, to się rozpisuje, sprawdza się, jakie, jaka jest możliwe wystąpienie tego ryzyka, czy jest duże, czy jest małe. Y jakie będą potencjalne konsekwencje, a druga rzecz to jest ewaluacja. Jeżeli organizacja od 20 lat robi dokładnie to samo i za każdym razem pali im się dupa, to znaczy, że nie ewaluują ew swoich projektów i nie uczą się na błędach. I to jest trochę tak, że jeżeli tak jest prowadzona y y organizacja, to to jest źle prowadzona organizacja i koniec. Ja w swojej organizacji powiedziałam, że ja nie będę zostawać po godzinach. Po prostu nie będę, koniec. Ja nie mam obowiązku zostawać po godzinach. Powiedziałam spoko. Jak jest event w sobotę, ja na niego przyjdę i nie będę sobie odbierać tego dnia pracującego. Bo ja chcę być na tym evencie. Jakbym nie była w tej organizacji, też bym była na tym evencie. Spędzę nad tym trochę więcej czasu. Będzie to bardziej moja praca niż przyjemność, ale spoko będę. Natomiast nie ma pracowania po godzinach. Nie ma sytuacji, w której ktoś mówi, trzeba coś załatwić o godzinie 18. I ja mówię, dobra, to ja przyjdę. E, na ósmą popracuję do szesnastej, poczekam do osiemnastej, załatwię to o osiemnastej. Nie, ja mogę powiedzieć, przyjdę w takim razie później, odbiorę sobie to następnego dnia. To jest, to jest trochę kwestia szacunku do swojego wolnego czasu. Dlaczego ja mam mieć szacunek do zysków swojego pracodawcy, a nie mam szacunku dla swojego czasu? <coughs> Dobra, idę, bo mnie frustruje, jak się o tym rozmawia Nie, bardzo dobrze. Mnie to, strasznie mnie to frustruje. Ale nie, no bardzo dobrze, że o tym mówisz i ja wiesz, ja zdajesz sobie sprawę, że ja się w pełni z tym zgadzam. Nie? Ja wiem, że jest taki typ ludzi, którzy po prostu czują nadmiarową odpowiedzialność za to, w jaki sposób działają szczególnie małe organizacje. Mam takiego znajomego, który siedzi w tej firmie, w której ja siedziałam, czy znaczy fundacji, 4 lata. On tam siedzi 7 rok, zarabia psie pieniądze, robi nadgodzinę, jest przepracowany, wszystko jest na jego głowie i on to wszystko musi ogarniać. I on ma absolutnie dość, ale uważa, że jeżeli on odejdzie, to się ta fundacja posypie. Po pierwsze, jak ma się posypać, to się posypie. I po drugie, to nie jest jego fundacja. To jest fundacja jakiegoś innego Kolesia. On może tak zapierniczać na swoje, ale dlaczego zapiernicza tak za psie pieniądze? Nie umiem tego zrozumieć. To, jest, to nie jest jego sprawa, czy jeżeli on odejdzie, to się ta fundacja posypie. Ale ten, ten włączył tego. Proszę mi zejść, Kocie. Czy jeżeli on nie dociągnie jakiegoś pro, projektu, to się ta fundacja kupie. To nie jest jego odpowiedzialność. To jest pójście do szefa powiedzenie: Nie dam rady tego zrobić w moim czasie pracy. Jak chcesz to załatwić? Zapłacisz mi za nadgodzinę? Zatrudnisz dodatkowego pracownika? Zrezygnujesz z jakiegoś projektu? Bo ja tego nie zrobię w czasie pracy, który, y, mnie, do którego zobowiązuje mnie umowa. I deal with it. E, o, do Marysienki, Nie miałaś nigdy tak, że co znajomi z pracy ci zarzuci, że skoro ty nie odbierzesz dnia za sobotę, to szef uzna, że i oni nie muszą? U, u mnie w pracy ja byłam pierwszą osobą, która powiedziała, że ma w nosie nadgodziny i nie będę pracować w sytuacjach, jak się pali y, komuś dupa. Nie będę doprowadzać do sytuacji, kiedy mnie się pali dupa, nie będę sprawdzać maila, jak jest mój czas wolny. Po prostu nie będę, wyłączyłam sobie powiadomienia na komórce, bo wcześniej normalnie zaczynałam pracę jak wsiadałam do metra i kończyłam pracę jak szłam spać, nie? Bo cały czas czytałam jakieś maile pracowe, po prostu przestałam to robić. I po prostu w sytuacji, kiedy było pytanie, kto zostanie i przygotuje event trzeba zostać w piątek po południu, to mówiłam, ja mogę przyjść później i zostać dłużej. I nie, nie miałam takiej sytuacji, bo ja byłam tą osobą, która się wyłamała ze schematu zostawania po godzinach i pracowania z Afryką. Bo wiecie, mała organizacja, osiem osób, wszyscy się czujemy jak w rodzinie. Naprawdę nie jest łatwo powiedzieć nie. Jak poszłam na studia doktoranckie i wynegocjowałam sobie, że będę na 4 piąte pracować bez zmiany, bez zmiany stawki wynagrodzenia, to jak zrezygnowałam ze studiów, to mi pracodawca powiedział, że to co, to wracasz na 5 piątych, ja wiedziałam tak, jak zapłacisz mi za 5 piątych. On mówi, ale miałaś dostać 4 piąte, tylko dlatego, że pracujesz na studiach. Ja mówię, ale ja teraz nie będę pracować za mniej niż mi płacisz. Możemy ponegocjować o tym, Ile mi zapłacisz za dodatkowy dzień pracy, ale ja nie zmienię swojego wynagrodzenia, nie podoba Ci się to, to ja mogę się rozstać z Tobą, nie? Na zasadzie, dlaczego ja mam się zgadzać na to, żeby mieć gorsze warunki pracy, tylko dlatego, że zrezygnowałam ze studiów, że wcześniej wynegocjowałam sobie jeden dzień mniej pracy? Jakby, fuck logic, nie ma, nie ma w tym żadnej logiki, dlaczego miałabym się na to zgadzać? To nie jest tak, że miałam wpisane w umowie, że mam dodatkowy dzień na studia i że ob obowiązywała mnie umowa. Nie, po prostu w mojej umowie zrobiliśmy aneks i było napisane, że dostaję to wynagrodzenie za 4 piąte etatu. To on mi chce teraz zmienić to wynagrodzenie na 5 piątych etatu, to mi się nie opłaca. Wiecie, pamiętajcie, bo a propos tego, co Marysieńka mówi, to część z Was może z automatu powiedzieć, ok, ale tutaj Mary ma, ma, ma wykazała się... Asertywnością, a ja na przykład nie czuję, się, nie czuję się osobą asertywną. Pamiętajcie o tym, że Wy nie macie obowiązku być asertywni, nie macie obowiązku być. To, to, nie, to nie działa w ten sposób, że każda jedna osoba musi trafić się postawić w ten sam sposób. Ale wiecie, 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 jaki jest ciąg dalszy tej wypowiedzi? Bo za Was robią to związki zawodowe. Do tego właśnie służą związki zawodowe. Jeżeli czujecie, że wy jesteście na przykład kiepskie, kiepscy w pewnych sytuacjach, to jeżeli macie związek zawodowy, taki, który działa, nie żółty związek, który działa na, 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 na korzyść pracodawcy, tylko taki, który działa w Waszym interesie, to jego częścią na 100% jest osoba, która jest dużo bardziej asertywna. Wygadana i zdeterminowana, żeby osiągnąć korzystne dla Was warunki. I jeżeli zastanawiacie się, e, dlaczego dl 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 ludzie tacy jak ja, dlaczego lewicowcy walczą o związki zawodowe i mówią, że związki zawodowe są kluczowe, to to jest jedna z odpowiedzi. Związki zawodowe służą do tego, żebyście wy, kiedy czujecie się zajebiście niekomfortowo w pewnych kontekstach, w pewnych sytuacjach, walcząc o pewne sprawy, nie musieli i nie musiały tego robić. Zamiast, za, 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 zamiast tego macie ludzi, którzy mówią, to jest nasza robota. I my musimy kultywować tra zdrową tradycję związków zawodowych. Związków zawodowych, którzy dbają o dobro pracowników. I, I w ramach tej tradycji, my możemy poprawić warunki pracy wielu ludzi. E, możemy, możemy, e, wiecie, s, s, rozmawialiśmy odra, e, ostatnio e, z Adrianą Rozwadowską, która, e, któ, która e, mówiła o tym, że w gazecie wyborczej związki zawodowe walczą nie tylko o interesy osób na etacie, ale też kombinują jak pomóc osobom na umowach zlecenie, a także, chociaż nie zawsze mogą w tym samym zakresie pomóc, jak pomóc osobom, które są zatrudnione na B2B. Chociaż oczywiście ja będę zawsze powtarzał: nie idźcie na B2B. B2B to okradanie społeczeństwa przez pomijanie podatków i Zrzekanie się ochronek pracowniczych, których i tak w naszym kraju jest mało, ale jeżeli chcecie ich mieć jeszcze mniej, to B2B jest niezawodnym sposobem do tego, żeby właśnie sobie że, żeby się obrać z jakichkolwiek ochrony, ochronek pracowniczych. Ale dobre związki zawodowe działają yy, na, na tego, na waszą korzyść w każdym środowisku. Jeżeli, yy, jeżeli chodzi o organizacje, gdzie na przykład potencjalnie jesteście freelancerami, a, gdzie, gdzie jesteście e, tymi osobami wykonującymi jakieś zawody niezależne, znowu macie przestrzeń do tego, żeby e, e, rozejrzeć się na przykład za zrzeszeniami zawodowymi, tak? Są, nie wiem, e, jest e, e, Polski Związek na przykład Tłumaczy Przysięgłych, tak? Którzy, który dba o walkę, o interesy Tłumaczy Przysięgłych, chociaż Wiele niestety z tych starszych organizacji robi to w chujowy sposób, ale e, nawet w przypadku rozproszonych organizacji, e, które, które albo mają mało pracowników, albo e, zatrudniają ludzi, którzy, którzy są na przykład podwykonawcami na, na, na e, umowach cywilnoprawnych, a nie na umowie o pracę, jest szansa, że znajdziecie sposób, żeby się podczepić pod taki związek zawodowy, jeżeli chcecie. Jeżeli chcecie <coughs> faktycznie być, by, by, by być częścią organizacji, której celem jest walka o Wasze korzyści i wasze, wasze dobro. U mnie każdy Union Rep szybko dostaje awans i na spotkaniach przybija piątki z menedżerem. No to jest przykład żółtych związków zawodowych, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli w waszej organizacji związki zawodowe działają źle albo nie działają wcale, możecie rozejrzeć się za, e, za, 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 za możliwością zawiązania nowego związku zawodowego, tak? E, możecie, możecie założyć e, są, są organizacje, które pomogą wam e, założyć związki zawodowe e, w miejscach, gdzie, gdzie albo ich nie ma. Albo y, te, które istnieją, działają przeciwko pracownikom. O tym między innymi y, jest działalność y, związkowej alternatywy i Piotra Szumowskiego y, szu, Szumlewicza, przepraszam. Y, że y, oni <Klaki> y, m, 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 mają. Ma, 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 mają wyraźnie do czynienia, to znaczy oni, oni właśnie są zaangażowani w to, żeby tam, gdzie, gdzie potencjalnie związki zawodowe mogły zawodzić e, pracowników, żeby można było wprowadzić jakieś zmiany. I to nie jest proste. E, natomiast, no, jaka jest alternatywa? Jaka jest alternatywa? Pozostać. Jakby dalej w tym, w tym systemie, gdzie wszyscy wierzymy, że musimy zapierdać nie wiadomo ile, żeby tylko nasz Daddy, pracodawca, nie zbankrutował, no to przecież brzmi, to, to, to przecież brzmi absurdalnie. Jakby wy nie jesteście, nie wiem, rodziną tego pracodawcy, wy nie pracujecie za co łaskał tego, tego pracodawcy, wy dostajecie pieniążki za to, żeby e, żeby wykonywać pewną pracę, z której Wy odcinacie tak naprawdę bardzo niewiele zysków. O tym też warto pamiętać. Zyski, które wam są wypłacane jako należność za, 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 za to, co wypracowałyście, wypracowaliście, są nieproporcjonalnie mniejsze niż faktyczna należność za, 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 za waszą pracę. Ponieważ gdyby było inaczej, to firmy nie, miało, nie, 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 nie mogłyby. To znaczy inaczej, niż faktyczna wartość waszej pracy. Bo gdyby było inaczej, gdyby większość tego, co wy pracujecie, nie szła do rąk e, e, jakby kapitalisty, waszego pracodawcy, to on ani nie miałby interesu was zatrudniać, ani nie miałby korzyści z tego, że was zatrudnia. I to jest też coś, o czym należy pamiętać. Dwie nieskończoności u Dakrowa. Dawcy pizzy, Dan Pawłowski, Sakumiak, Lejra, na Gorzda Sajnok, Czubeska, Cześć, jestem Janek, Krzysztof Karaliński i Sylwa Nelka. Michał Piotrowski, Peł, Blem, Kamil, Kuliga, Szabrowny, Kucyk, Integra, dbn 32 Horsigon Wild, Chrysku, Łukasz, Puchalski, Cukrzyś, Dawid Korzeniowski, Smoky Dora, Karol, Kuter oraz Hypatia. Osoby dające kawę, Michał Szedziewski, Kropster, Borsuk Cukrowy, George Soros, Azio, Robin, Barnaba, Jashiu2, Heinrich Ambroziusz, Samuel, Adam oraz Spirit Narrative. I dawcy herbaty, Arkadiusz Gumiński, Grubmy Fisto, Pączek The Boss, Fuzetka Herbaciara, Lakardar, Paweł Pawlik, Kanty Blister, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000, Splend, Wlubel, Hubert Mazur, Dzika Kaczka, Daniel D, Dworewan, Klusek, Adrian oraz Sylwester Uba. Widźmy się. Widźmy się. Widźmy się więcej. Jesteście amazing i cieszę się, że was mam. Siemeczka.